Hej, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w 27. drabince Mortal Kombat. Drabinki. Na prośbę tam jakiegoś widza, nie będę go wymieniał. Chciał, żebym dzisiaj zagrał Shao Kahnem. Dlatego dzisiaj sobie nim zagramy. Będzie ostro, zobaczymy. Mianowicie będzie epic. Liu Kang. Dobra. Zobaczymy sobie najpierw jeszcze jego kombosy tak na szybko. Dobra, kombosy. Okej. Dobra, okej. Myślę, że coś tam zapamiętałem. Okej, czyli... Yep. Aha, to jest przechwalanie się. O ty! No już pada. O kurde! Ale mój najebał. Dobre Shao Kahn. No, jesteś niczym, dokładnie. Zobacz, ciągle uniki robi. Spamujemy mu trochę. O ty. Po tobie już. Jak mi przykro, że tak musisz zostać skończony. Dobrze. On w ogóle ma jakieś fatale? Bo pewnie ich nie ma. Nie ma. Dobra, coś zrobimy. Dobrze. Dostał z młota. Elegancko. Aha, ciekawe skąd ta babka się wzięła. Zrespiła się pewnie. Tak to dziwnie wygląda. Wszystko zniszczone, on sobie stoi z młotem i jeszcze babeczka się respi. No to już w ogóle jest jakieś dziwne. No Psybot, który nie ma ze mną szans. Oczywiście. No już padasz, po prostu padasz. No patrzcie, ale on teraz będzie robił swoje triksy. Patrz! Jaki odważny. A dajemy z X-Rayem. W dupie to mamy. I tak go zniszczymy. No nie wyrobi się z tego. Jak dostał. Chyba się szykuj się na śmierć. Super. No ekstra. My musimy oczywiście też obrywać na tym. Może być. Tylko uważać, żeby naprawdę nie było ostro. O kurde. A to dobry noob Psybot. I tak nam gówno zrobi. Toż mamy tyle życia. Wytrzymałość nasza jest naprawdę nieograniczona. Więc on nam dużo zrobi.
Chcesz X-Raya? Masz X-Raya! Proszę. Na życzenie dostajesz X-Raya. Ale biedak. Dobrze. Tak jest. Gleba. Siuro. I oczywiście wygrywamy to. Coś szczerze, że Shao Kahnem będzie nam się grało naprawdę banalnie. A ta się jeszcze do nas przytuli. On oczywiście zrobi swoje. Cyrax, głupia maszyna. Potem będzie Skorpion, Raiden. Chyba Raiden, nie wiem, nie jestem pewny. Dobra, zobaczymy co ta maszynka ze mnie zrobi. O kurde, już nas szkaluje. Aha. Ty, synek, uważaj. No nie wierzę. Zlamić X-Raya. Proszę cię. No nie. Nie gadaj. Ale dostał. Aha, dobra. Ten już mną pomiata. Synek się chyba zapomniał, że niebieskim ma do czynienia. A, już po nim. No już po nim. O Boże, serio? Dobra. Już po nim. Tym razem. Trochę się będziemy ociągać, ale przynajmniej będziemy ciągle zwyciężać, to jest pewne. Albo i nie. Znowu teleportację. O Boże, coś ty zrobił, Cyrax. Mhm, ten znowu swoje twisty. O ty. O, fajnie, fajnie, że mi się udało jeszcze uciec z tego. Przestań uciekać ciągle. Ja nie mogę, co on zrobił? Jaki gość. No i tak mu gówno to dało. Teraz ja mu oddam X-Raya. Nie, no co ty robisz, Shao Kahn? Sorki za rage. Ale tu już musiałem. Najeb mu ostro. Tak jest. No. Gleba. Ja pierwsza. Tak to zrąbać. No Shao Kahn, zastanów się trochę co robisz. X-Ray masz, okazja, ponad pół HP do zabrania, a ty co? Takie triksy to odpieprzasz. A ty co, ruda, sucho, się patrzysz tak na mnie. Skorpion teraz. Nie. Chyba w szóstej rundzie będzie Raiden. Po Skorpionie będzie Striker. Ty ze mną nie dasz rady, śmieciu. Nie licz na to, że sobie dasz ze mną radę. Chyba zgłupiał. Myślisz, że sobie ze mną da radę? Nie, nie ma na co liczyć. O ty. Patrz, dobry. Stara się, chłopak. Aha, a on znowu swoje. Posranego ma X-Raya. On znowu mi tu podpali. O, really? Patrz, wkurzył się.
sorry, ale nie dam ci zwycięstwa. To jest... w ogóle... to się mija z twoim celem. Ja mam ci to rozgromić i to wszystko. Okej. O ty! O nie, 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 nie. Ha, ha, ha. De. O, jakiego mu zrobię kombosa. Dobre, dobra. No i znowu zlamiliśmy. No Shao Kahn, no proszę cię. Nie, jeszcze chcesz to przegrać. Oj, zastanów się, co robisz. A, ten to oczywiście się broni. A, teraz dostanie. Uuu, no nie pozbierał się chłopak. Dobra, może coś bardziej spektakularnego. O, może być taki kop, żeby już nie wstał. Trochę ci się oberwało, powiem ci, Shao Kahn, więc uważaj trochę na siebie bardziej, bo cię rozkulił naprawdę tak porządnie, że no nie pozbierasz się. Nawet ta laska ci może powiedzieć, że masz takie sińce, że aż z tobą chce zerwać. Striker. Dobra, zaraz go naprawdę rozpiepnę. Potem będzie Sub-Zero. Myślałem, że to będzie Raiden. Ciągle się mylę. Coś chciał zrobić, ale no widzę, że nie podziałało. O. Tak jest. No bij mnie, bij mnie. Takiś dobry? A. Rzeczywiście coś zrobiłeś. O ty. Nie wiesz, z kim ty naprawdę poczyniasz. A w końcu. Zdychaj. Dla ciebie tu nie ma miejsca na walkę. Dobrze, zmiażdżony. Szybko i sprawnie, tym razem. Takiś kozak? Dobra, chodź tu. Okej. Przestań się bronić. Wkurza mnie to, że się oddala ode mnie. Boi się mnie, no to widać. Aha, tak, bo tym gównem mi coś zrobisz. Aż tu. Klękaj przed mistrzem. O. Jaką ma mordę już wymoczoną. O. Użył się synek. Dobrze, zgładzony. Tak jest. Leżeć. I szybko pokonaliśmy kolejnego przeciwnika. Tam widzę, że chyba... czekaj, kto to tam jest? Baraka? Nie wiem, kto tam był i kto walczył. Nie obchodzi mnie to, szczerze mówiąc. No pięknie, Shao Kahn. Szybko się rozprawiasz z nimi. Potem będzie Kenshi, Shang Tsung, pewnie jeszcze będzie Goro. I będę walczył z własnym klonem. Na sam koniec. Dobra, dajesz Sub-Zero. Zobaczymy, na co cię stać jeszcze. Ja bym nawet to na klatę przyjął, te twoje kule lodowe. Jep, klękaj. Dobrze. O, już coś ruszał głową. Ej, co mi nogi tutaj? A, to nie na długo. To mu gówno dało. Gleba. O, jeszcze musiał to przeżyć. O, dobrze zrobiłem w sumie.
Przynajmniej się do mnie już nie zbliżył. On mi gówno zadał. Praktycznie nic. Dobra. Zobaczymy dalej, jaki będzie dobry. Aha. Dobra. Nie wierzę, jak ty się to mógł. Kurde, masz tu. O, super, no coś ty z siebie zrobił. O, ou. Oj, Shao Kahn, żeś się doigrał, myślę, od niego. Lepiej, żebyś go pokonał, bo będziesz miał naprawdę przesrane. Jak dostał. Szybciej się z nim ociągaj. Shao Kahn, co ty odpieprzesz? Dobra. No rzućże ten młotem. Dobrze. Jep. Zdzidy. Dobrze, poszło, tylko naprawdę uważaj, Shao Kahn. Bo ta laska naprawdę z tobą zerwie, jeżeli nie zaczniesz porządnie walczyć. Nie będzie do ciebie podchodzić zawsze po wygranej. Dobra. Kenshi. Myślę, że go szybko rozpieprzymy. Dobra. Ślepo oki. Okej. O ty, mały kozaku. Leżeć. Ze mną nie dasz rady. Kurde, jakie triksy tu robi. On mi to gówno zrobi w sumie. No nie! Coś ty zrobił! No nie, no nie wierzę, no. Ja nie mogę, no. Miał być tak pięknie, a ty to musiałeś zniszczyć. Dobrze, przynajmniej ci się w takim sensie udało. Gorzej byłoby, jakbyś to przegrał, naprawdę. Nie wiem, jak będziesz z Shao Kahnem i resztą. Kurde. On mnie tu jedzie jak chce normalnie. A ja też go będę jechał jak chce. Jeb. Da. Dobra, nie będę już tego używał, bo to jest głupie. No, mówiłem ci, nie używaj tego. Jest! Goddammit, zdychasz już. Nie przeżyję tego. Aha. Dobra. Już padasz. I jeszcze raz zdzidę, pięknie. Pięknie, dobra robota, Shao Kahn. Teraz się bierzemy za Shang Tsunga. Zobaczymy, czy sobie z nami da radę. Oto pytanie jest normalnie. Ta już dostała pod jaru, że znowu mu się udało. Dobra, Shang Tsung, twoja kolej. Zobaczymy, jaki będziesz mocny.
Jeśli mnie pokona, no to będzie dobry. Jeśli mnie nie pokona, no... Ale wiem, trzymajmy się tego, że ja go pokonam. Tak będzie najlepiej. Ładnie jedziesz tak swojego mistrza, nie? O, proszę. Padniesz już. Ty! Ty, suko! Jak mogłeś? Nie przeżyjesz tego. Masz. Zasrańcu. Przerwał mojego X-Raya. Ciul. Nie da ze mną rady. Z mistrzem na pewno nie ma. Nie! Dokładnie. O-o. Coś mu to gówno dało chyba. Ty uważaj, bo jeszcze raz ci w głowę tak... Przyjemnie porządnie, to się może ogarniesz. Nightwolf. I jeszcze raz, teraz jemy. Każdy stanie po głowie. No, Shao Kahn, rób coś. O-o. Dobrze. Dobrze, skończony. Bałagan posprzątany. Szczerze, nie wiem jakiego on ma tam fatala. Pierwszy mnie to. Najważniejsze, że przejdę tą drabinkę Shao Kahnem na prośbę widza. I tak, tak samo będzie. Tak, tak samo. Kintaro będzie jednak, a nie Goro. Pomyliłem się, wiem. Ale nie da ze mną rady, to już jest w ogóle pewne. Musiałby naprawdę być. O, co za synek! Tak podskakujesz do mistrza? No o, kurde, dobry, dobry. Ej! Ogarnij! Patrz, jaki dobry. Zaraz go przywołujemy do porządku. Patrz. Tak chcesz przerosnąć swojego mistrza? Co to było? Ja mam lepsze przechwałki od ciebie. A, proszę. Ta się zgiął ładnie. Pudło. Już po tobie. Taki jesteś. O, ty. Już padasz. O. Z mistrzem nie da się wygrać. Byłeś blisko, Kintaro, ale nie ze mną takie triki. No, walka tytanów normalnie. Tyle, że mistrz tutaj jest niepokonany. Zrobimy z niego miazgę. Chyba, że on zrobi jeszcze ze mnie miazgę. Bo ma taką okazję. No co mi tu spamisz? Teraz ja sobie pospamię. No, taki dobry jesteś. Ty, ten zdążył już kilka fireboli nawalić. Jaki sucz. No nie, no co ty robisz, Shao Kahn? Nie wkurzaj mnie już lepiej. A patrz, on już cię tu jedzie. No fajnie, no. Tak się dajesz, Shao Kahn. Jeb. Teraz go pojedziemy. No, udało mu się uciec spod mojej władzy. O ty. Taki chcesz być dobry? No to ze mną nie ma szans. No chodź. Ej. O, dobrze. Zgiąłeś się. Dziękuję. Teraz runda
finałowa, przepraszam, się ściąłem z tych wrażeń. Dobrze. Już po tobie. Możesz już zdychać. O, Shao Kahn kontra Shao Kahn. To będzie chyba najbardziej epicki pojedynek wszech tych czasów w Mortal Kombacie. Niebieski Shao Kahn, nie, aż mi się śmiać chce. Ty, jaki spamer. Się bawić. Kurde, jeszcze mnie może pokonać. Ty patrz, dobry. No nie! Giń, pedale. Nie ma. Nie, no nie wierzę, dałeś mu się pokonać własnemu klonowi. Wstyd. Wstyd, jeszcze raz wstyd. Ja go muszę pokonać i tu nie ma co gadać. No, tylko tyle na ciebie stać, kupo szmalu. Patrz, jak on cię niszczy. Ja nie mogę. Przynajmniej tyle ci się udało dobrego zrobić. No i tak już przegram. Ja nie mogę. No nie, on mnie to zmiażdży już. Nie, no już po mnie. Wyrok mam już przesądzony. No patrz. O, teraz X-ray. Jest! Może to coś jeszcze da. Albo i nie. Kurde, jak mu to mało zabrało. Nie ma. Spam musi być. Jest! Remis, szmato. Teraz będziesz taki kozak? Zobaczymy, czy dasz ze mną radę w ogóle. Kurde. Kurde. To jest ba... Ej. Kurde. Patrz, no ja już to mam przechlapane. Patrz. Nie, no już po mnie. Chyba, że... Nie! Nie! Aż mi bateria jeszcze spadła. Genialnie. Po prostu genialnie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 27 drabinki z Mortal Kombat. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Co jest grane? What the fuck? Udało mi się? Nie gadajcie. Sam już nie wiem. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować tego filmu, kanału. Trzymajcie się, na razie, yo!